Panie marszałku, panie ministrze, Wysoki Sejmie, zupełnie niepotrzebne było zamieszanie z narzucaniem niemożliwego, nieuregulaminowego sposobu procedowania tej ustawy, lekceważącego nie tylko regulamin Sejmu, samych posłów i posłanki, ale nawet polską konstytucję. Sama materia ustawy nie budzi zastrzeżeń. Gros jej zajmują zmiany ustaw celem wprowadzenia do porządku prawnego w Polsce branżowych centrów umiejętności. Te branżowe centra umiejętności zostały przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności i są realizacją dwóch kamieni milowych przyjętych ponad rok temu, A4.1G i A4.2G. Dla zapisanej w tym Krajowym Planie Odbudowy reformy kadr dla nowoczesnej gospodarki, poprawy dopasowania umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy w związku z wdrażaniem nowych technologii w gospodarce oraz zieloną i cyfrową transformacją. Tym bardziej zatem nie jest dla nas zrozumiałe, dlaczego projekt ustawy, który ma regulować pod względem organizacyjnym, prawnym, finansowym te branżowe centra umiejętności, wpływa do posłów nawet nie za 10-12, ale 10 po tej 12, ponieważ te centra od roku są już organizowane, są ogłaszane kolejne konkursy na ich uruchamianie. Według zapisanych w ustawie intencji te branżowe centra umiejętności mają być ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania dostępnymi dla uczniów, studentów, doktorantów, pracowników branż i innych osób uczących się całe życie, integrującymi szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, centra kształcenia zawodowego, uczelnie i pracodawców oraz ich organizacje, samorządy gospodarcze, stowarzyszenia i samorządy zawodowe. I bardzo słusznie, działania edukacyjne, szkoleniowe, integrujące edukację z biznesem, z przedsiębiorcami, a także działania innowacyjne, rozwojowe, doradcze i promocyjne są odpowiedzią po prostu na wyzwania współczesnego świata, na wyzwania współczesnego rynku pracy. Potrzebne jest dzisiaj innowacyjne, holistyczne podejście do rozwoju umiejętności zawodowych w danych branżach, wykraczające poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia. Potrzebne jest wsparcie i współpraca pracodawców z organizacjami kształcenia zawodowego, upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań. To wszystko, co podawane jest w uzasadnieniu do tego projektu. Zatem te branżowe centra umiejętności mają szansę uzupełnić istniejącą ofertę kształcenia i szkolenia zawodowego w systemie oświaty oraz systemie szkolnictwa wyższego i nauki, a także wspierać proces uczenia się przez całe życie zgodnie z ideami zintegrowanego systemu umiejętności, jaką jest tworzenie i rozwój centrów kształcenia, szkolenia, doskonalenia na potrzeby nie tylko uczniów, nie tylko studentów, także doktorantów i pracowników oraz wszystkich ludzi uczących się. Będzie to jednocześnie realizacja, przypominam, Europejskiej Inicjatywy Centrów Doskonałości Zawodowej, tak zwanych Centers of Vocational Excellence, zgodnie z priorytetami określonymi w deklaracji z Osnabrück w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego jako czynnika umożliwiającego ożywienie i sprawiedliwe przejście na gospodarkę cyfrową i ekologiczną, przyjętej przez ministrów odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe. W materiałach towarzyszących temu projektowi ustawy otrzymaliśmy informacje o różnych rozwiązaniach w innych krajach Unii Europejskiej, w tym zakresie we Francji, we Włoszech, także w znienawidzonych przez PiS Niemiec. Natomiast w przedstawianiu tej ustawy w retoryce posłów i posłanek PiS, samego ministra Czarnka, słyszymy o tym, jakby to było jakieś nowum, jakby tutaj tą Amerykę w zakresie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego odkrywało ministerstwo i PiS. No nie jest to żadne nowum, ponieważ posłużę się przykładem Wielkopolski, którą reprezentuję, Poznania.
bardzo dobrze rozwinięcia sieć szkół zawodowych i jej takie szerokie funkcjonowanie w oparciu o współpracę z pracodawcami, z samorządami gospodarczymi, ma bardzo długą tradycję. Pan poseł Dariusz Klimczak, Koalicja Polska. I dziękuję pani poseł. Jest, i była, jest dotąd realizowana przez... Dziękuję pani poseł. Dziękuję.